Cześć, zapraszam Was dzisiaj na Open Boxa Pies Podzianki. To jest taki box subskrypcyjny. Co miesiąc przysyłają Wam jakieś rzeczy dla pieska i nie wiadomo, co to będzie. Także sam się teraz zaskoczę, co to jest. I mam dwa, ponieważ jeden jest dla Kabury, drugi dla Ralusia. Ale z tego, co widzę po tych kartonach, to one nie są opisane. Który jest dla kogo, więc nie wiem, czy może w środku będzie jakaś podpowiedź, czy będę musiała się domyślić. Wziąłem dwa osobne i dam Wam link na dole po prostu do strony, gdzie można to zamówić. Jeżeli ktoś tam będzie zainteresowany, to sobie zobaczcie. Ten box, który ja mam, to jest najtańsza wersja, czyli ta podstawowa. Już potem tych droższych nie chciałam, bo już mnie tak bardzo nie interesowało, a poza tym jak biorę dwa, to zawsze wymnożone przez dwa jeszcze drożej po prostu. Także dobra, zaczynamy. Pierwszy box. One w ogóle przyszły w... Były jakby w jednej paczce, ale każdy osobno w tej kopercie kurierskiej, w takim jakby worku i oklejone taśmą i zamówiłam je do paczkomatu, także przyjechały. To w niecenie to ja zrobiłam, przed chwilą otwierając ten box, normalnie przyszły takie nieuszkodzone, w dobrym stanie, zabezpieczone, także okej. I co my tutaj mamy? Dobra, ja najpierw sobie zobaczę na tej kartce, nie ma jakichś, nie ma jakichś danych moich osobistych. A nie, zobaczcie, tutaj jest napisane, słuchajcie, drogi Rolo. Dobra. Tutaj sobie czytam. Ale fajnie, taka dedykowana wiadomość do Rolusia. I ja teraz szybko przejadę przez tą kartkę. No niestety jest pomiętolona, bo nie było w żadnej kopercie, nic niczym się pogięła. Ja tylko tak tutaj przejadę, żebyście sobie mogli zobaczyć. Czy tutaj jest w tym opakowaniu wymienione? Jakby ktoś był zainteresowany, to potem też przeczytam. A dobra, co na razie tutaj mamy? Zabaweczka pluszowa. No, Roluś lubi pluszaki. O, i jeszcze jest taka. Bo właśnie tam jest, jak się zamawia, to piszemy, jak się nazywa piesek, i kilka słów o piesku trzeba napisać. I ja właśnie teraz się zorientowałam, że zapomniałam napisać, że Rolo lubi pluszaki. Ale kurczę, zobaczcie, jak się zorientowali, no w sumie fuksem chyba, prawda? Ale że się znalazł tutaj właśnie pluszek dla Rolusia. Taki właśnie szeleszczący, bez piszczałki. No ale chyba przeżyje, jak nie będzie miał piszczałki. Tylko taka właśnie, to pitaja, tak? Szeleszczący owocek z piszczałką. A to ja nie słyszę tej piszczałki. To chyba Roluś będzie musiał poszukać później. Dobra, co tutaj jest? Bark in the dark. Domowe ciastka. A to Rola akurat takie ciastka to może jeść. Kabura nie bardzo. Perliczka, mięta, pietruszka, ostropez. No spoko. Rola pewnie będzie lubił. On bardziej lubi miękkie, ale to są małe ciasteczka, także potem sprawdzimy, jak mu smakuje. Co to jest? Dogs. Snugger. Ja z tej firmy, właśnie tak mówię, skąd ja kojarzę? A pamiętacie z moich holi, że kurze łapki, jakieś tam chawice, ja takie rzeczy mam z tej firmy. A to jest co? Jakieś kiełbaski treningowe z tym, z wołowiną, tak? Jestem taka super z Niemca, że słuchajcie, rozszyfrowałam. Aha, dobrze, zanim ja tutaj znajdę jakiś skład. O, wołowo. Wołowe kiełbaski treningowe. Mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego. Dobra. Czyli ze spokojem z dawkowaniem tych kiełbasek. Co tutaj jeszcze jest? A w ogóle o tej firmy, tą firmę znałam, ale cała reszta w sumie nowa jest dla mnie jak do tej pory. Tuf. Co to jest? Wiąza się z dobre trawienie. Wołowina. Suszona wołowina. O, no to fajnie. Teraz to jakie te kawałki są duże. Czy to są takie pocięte? Nie, takie jakby. O, widzicie? Takie jakby. No nie wiem. Tak jak jest normalnie kurczak, czy tam kaczka, czy coś takiego, to takie kawałki. Po prostu samego mięsa. To bardzo fajne. Bardzo fajne. Jeszcze tak sobie patrzę. Patrzę sobie, wiecie co, datę, czy nie są jakieś tam, wiecie, przed datą wkładane rzeczy, ale widzę, że nie. I co? I natural taste? Kurka wodna, karma dla psa. Co to jest?
kurczak, wieprzowina, rosół, wołowina. O. To pewnie do spróbowania. Ja to bardziej dodaję, wiecie co, takie karmy, nie używamy karm mokrych, ale czasami kładę na chrupki, jak czasami przyjdzie nam właśnie jakiś gratis. Aha, że to z Doliny Noteci jest jakaś tam, tak? Chodzi na to, że to jest jakaś odmiana z Doliny Noteci. No ciekawe. Zbliżę wam skład, jakby się ktoś interesował, to zapraszam do zatrzymania i do lektury. Raczej właśnie dodaję, jak na przykład do obiadu, jak wam pokazywałam, jak moje psy jedzą, to czasami tam po prostu na chrupki im to nakładam jeszcze, żeby tak mi się bardziej pachniało, żeby im zrobić taki fajny, fajniejszy posiłek. Dobra, także, a może ja tak schowam to. Niestety nie mogę wam zademonstrować reakcji moich psów na te cudowne tutaj wspaniałości, ponieważ to wrócili właśnie ze spaceru. O, tak wygląda paczka Lusia. Właśnie wrócili ze spaceru i są ledwo żywi. Ponieważ wszystko na spacerku było ok, natomiast na samym końcu stwierdzili, że pobiegną sobie pełnym sprintem, uciekną po prostu ode mnie. Jak ja ich zawołałam, ja po prostu już się teraz nie cackam. Ja po prostu wsiadam do samochodu i odjeżdżam. I udaję, że ich zostawiam, że to jest straszne. Ale ja się oczywiście potem zatrzymuję i ich otwieram drzwi i ich wpuszczam. I to jest jedyny sposób, żeby mieć ich od razu w samochodzie z powrotem. Tylko że w ten moment, wtedy jest taki sprint, że po prostu psy dyszą jeszcze przez następne 20 minut. A zanim poszliśmy na spacer, to pojechaliśmy do paczkomatu i po prostu jak wróciłam, to chcę od razu odpakować, żeby też nagrać filmik i żeby tego potem nie porozkładać i nie zapomnieć, co w czym było. A tutaj mamy co? Pamiętałam kartkę. Na tę drogę Haburo. I tutaj mamy tak samo wstęp. Tata przylecie? Raleś przylecie? Raleś przylecie? No cześć piesku. Tutaj jest twoja paczuszka, zobacz sobie. Zobacz sobie, co tu przyszło. Dałabym ci tą, widzisz, zabaweczkę? Dałabym ci ją, może... Ale ma to... No, tutaj są twoje zabaweczki, to potem sobie zobaczysz. A tutaj wam też przejadę... Przepraszam, to, co jest wymienione. A, słuchajcie, bo napisałam, że Kabura to lubi się bawić piłką. I proszę, i mamy piłkę. Niby świecąca w ciemności, także ja już się boję, co będzie. Gdzie będzie wymówek, że jest ciemno, nie można grać w piłkę. Dobra, tutaj też widzę, jest taka karma. Natural case. To jest dziki dzik, a Roluś miał kurka wodna. Okay, a Kabura ma dzikiego dzika. Dobra. Też właśnie tak, Dolina Noteci to jest jakaś wersja. Pokazuję wam skład. Co tutaj jeszcze? O, jest. A to znamy, to wiejską zagrodę to znamy. Nie wiem, gdzie to. Gdzie ja to widziałam, ale to często moja mama przynosiła właśnie z tej wiejskiej zagrody. To jest bardzo fajne. To mięso nawet nie umiem tego pokazać, ale widzicie, jak ono jest takie aż soczyste, jest ono aż miękkie. Także to się na pewno tutaj spotka z uznaniem. Co tutaj jeszcze? Flądra, o, flądra bałtycka. To takiego czegoś to jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy takie suszone, jak się mówi, sześciany? Jejku, sześciany z ryby, takie kawałeczki, ale żeby, a tutaj są chyba, słuchajcie, jakby całe. To będzie wyzwanie dla mnie pod kątem smrodu. To chyba na dworze będzie degustacja, a tutaj smaki, oj. Oj, to powiem wam, że nie bardzo. Bo ja właśnie pisałam, w alergiach podałam, że zboża na biał i coś tam jeszcze, że nie. A to są chyba właśnie, tak mi się wydaje, że to są takie zbożowe. Bogate w tam... Suszone ziemniaki, suszony kryl, skrobia ziemniaczana, suszone burak, suszone krewetki. Okej, okay, dobra, czyli to nie jest. Ja myślałam, że to są takie ciastka, wiecie, jak czasami są tam w Lidlu czy w jakichś tam innych sklepach, że to są zbożowe takie. Ale to chyba ta podstawa w takim razie to jest te suszone ziemniaki. Chyba wiem, że to tak... No, zobaczymy. Zobaczymy, czy ta bura to będzie mogła jeść.
podam jej na skórę parę. U niej akurat jest, słuchajcie, taka silna reakcja żołądkowa, że jeżeli jej podam coś, co ona nie powinna jeść, to natychmiast to zauważymy. Także już oszczędzę Wam szczegółów, w jakiej formie to zauważymy, ale będziemy od razu wiedzieć, że to nie powinno być jej podawane. Także tak. Ja to tak sobie odłożę w ten sposób. Tylko teraz się zastanawiam, jak to wrzucić. Czy Wam pokazać te otwarte paczki na miniaturce? Czy zrobić Wam taką samą niespodziankę? O, jak Wam wiedzie. Czy zrobić Wam taką samą niespodziankę, jak ja miałam i będziecie razem ze mną patrzeć? Muszę się zastanowić. Dobrze, tutaj mamy Rolusia. To zaraz będziemy otwierać, nie? Będziemy próbować. A może te ciasteczka mu podam? O, słuchajcie, to jeszcze szybko. Sorki za przedłużanie, ale zobaczymy sobie reakcję na żywo. Jest open box z tym, z degustacją. W tym woreczku to jest. Jestem ciekawa, czy jak usłyszymy, bo usłyszy otwieranie woreczka, to zaraz ją tutaj zobaczymy. Tak, muszę odłożyć na chwilę telefon. No, pani usiłuje ci to otworzyć, ale niestety nie idzie mi za bardzo. I kontynuując, tutaj mam takie ciasteczko. Jak ładnie wygląda. A jak, a jej, to pyszne? Czy nie pyszne? Chyba pyszne. Chyba pyszne, bo Rolusz czasem bierze tak, że bierze do buzi, a potem to wypuszcza. Narzuca na podłogę. Ale jestem zdziwiona, kabura musi być naprawdę wyjechana, bo jak już na dźwięk chrupanych ciasteczek nie przybiegła, to po prostu chyba do weterynarza trzeba będzie jechać. Karetkę trzeba będzie wsadzać. Pokaż w ogóle sznupkę, Raluś. Jestem ciekawa, czy uda mi się to Wam pokazać, ale Ralunia ma siwe włoski na pyszczku. Pokażesz nam? Widzicie? No, kręci mi się tu bardzo. No, pokaż się. Kto ma siwe włoski na buzi? Kto ma siwe włoski na buźce? Widzicie? Nie widać aż tak bardzo. I w ogóle ten aparat jakoś dziwnie pokazuje kolory, bo wygląda, jakby miał żółte zęby. O matko, strasznie to wygląda. Nie, ten pies nie ma takich zębów. Ale o, wródkę było widać przez chwilę. Wródkę było przez chwilę widać, jak ona. Dobra, ja już nie przedłużam. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. To jeszcze raz, to jest zestaw Rolusia. To jest zestaw kabury. Zaraz idziemy testować, jak tam się komu spodoba. Czy się piłki i pluszaki spodobają. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli jesteście ciekawi tymi... Aha, jeszcze chciałam dodać, że ja te przesyłki, te paczki kupiłam po prostu za własne pieniądze, bo po prostu chciałam sobie to sprawdzić. Nikt mi nam tego nie wysłał, nikt mi nie kazał tego Wam pokazywać, a nic, po prostu z ciekawości sobie zamówiłam. Także tak, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie kciuka w górę i cześć, pa, pa!